We wrześniu, październiku 1941 roku dowiedzieliśmy się, że część personelu przejdzie do gmachu szkoły na rogu Leszna i Żelaza. Był to smutny trzypiętrowy budynek tuż koło wachy, bramy w murach getta. Poszłam na parter po swoje ubranie. Zobaczyłam, że w holu są ludzie i białe fartuchy. To znaczyło, że znów są ranni, bo na wasze stoi Frankenstein. To był taki żandarm, który się bawił strzelaniem do dzieci jak do wróbli. Bo jak te dzieci wracały z żebrów przez dziurę w murze do getta, to wsuwały się do dziury jedno za drugim. A on czekał, aż ustawi się kilkoro, 4-5 sztuk i wtedy strzelał. I tym jednym strzałem załatwiał wszystkie. A jeżeli takie dziecko jeszcze jęczało, to przynosili je do nas do szpitala. Tego dnia był taki mały chłopak, może 8, może 10-letni i miał postrzał wątroby. I nic mu nie można było pomóc, a ja jakoś tak przypadkiem stanęłam przy nim. Wtedy akurat otworzył oczy i spojrzał na mnie. I wyciągnął rączkę, w której ściskał 50 groszy. Powiedział: daj mamie. I umarł.